Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie, tutaj Orcia. W poniedziałkowy dzień mamy godzinę 13, jak i nie 14 zaraz. Ja jestem po pierwszych spotkaniach w pracy. Poniedziałek jest dla mnie dosyć trudny, bo mamy i brief promocji, parę innych tematów, które trzeba poogarniać na start. Ja dzisiaj pozwoliłam sobie bez kamery, więc nie musiałam się malować. Huhu. Cieszmy się. A teraz zabieram się za ogarnianko domowych pieleszy. I wywiało mnie, słuchajcie, do centrum handlowego. Byłam w Kiku i w Actionie. Za dużo nie kupiłam, kupiłam trochę rzeczy do pracy. A jak ich to pokażę w domu, lecę jeszcze do Dealsa. Ewentualnie może tutaj jeszcze obskoczę Pepko. Zakupy poczynione. A co w środku toreb, to pokażę, jak już będę w domu. Generalnie trochę rzeczy do pracy kupiłam, które nie są zbyt oczywiste. Niedługo pokażę. Jak jarzem zmarzła. O rany Julek. Słuchajcie, czekam prawie godzinę na taksówkę pod centrum handlowym. Nie chciałam wchodzić do środka, bo znowuż było trochę za ciepło, za gwarno i czułam się bardzo mocno przebodźcowana, więc wolałam na zewnątrz. Przemarzłam. I znowu będę jęczała o zatoki, zatoki, zatoki. No zero konsekwencji, stara. Dobrze, ja nie jestem stara. W kwiecie wieku, a nie dojrzała i niemądra. Kupiłam sobie bluzkę. Ostatnio mi ktoś napisał, że nie lubi, jak pokazuje ciuchy, bo w większym rozmiarze nic nie wygląda dobrze. No cóż. Czasem mam ochotę odpisać, a za chwilę dochodzę do wniosku, na siłę człowieka nie zmienię. Do swoich racji nie przekonam. Świata nie wytłumaczę. I po co tu się użerać? Więc machnęłam ręką, idę dalej. Wierzę, że ta osoba nie miała nic złego na myśli, a ja nie będę tracić nerw i nie będę się frustrować. Natomiast kolor wydaje mi się super, rękawek też jest super, ona jest długa, bardzo się elektryzuje, więc jak ją zaraz wrzucę i przepiorę i wysuszę, to wtedy pokażę się w niej w całości, a myślę, że jedna dłuższa bluzka dobrze mi zrobi. No, nie tylko jedna, większość w tej chwili już mam dłuższych, więc tak. Chcecie hol zakupowy? Musimy go podzielić na dwie sekcje. Sekcję prywatną i sekcję służbową. Sekcja służbowa może Was nieco zaskoczyć. Ej, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy ja Wam opowiadałam, czy nie, ale organizuję jubileusz mojemu autorowi, jednemu z, i się stresuję jak cholera. Również tym, jakie mam się na niego ubrać i co powinnam założyć, bo z jednej strony... Dobra, wezmę normalnie, myślałam, że szybciej pójdzie, ale nie pójdzie. Z jednej strony będę cały dzień na targach, więc no najchętniej poszłabym w dresach, żeby było wygodnie. Uwierzcie mi, to nie jest łatwe. Z drugiej strony to jest takie głupie gadanie z mojej strony. Wiadomo, że nie pójdę w dresach, tylko będę chciała wyglądać jak człowiek. A z kolejnej strony powinnam się gdzieś ogarnąć między targami a jubileuszem. A nie będzie ani czasu, ani miejsca, nie będzie nic, nie będzie niczego. No i tak się zastanawiam, jak to zorganizować. Nie wiem. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale urlop mi cofnęli, więc też nawet nie wiem, czy do Zakopanego z mamą pojadę. Czy nie trzeba będzie wracać od razu do pracy następnego dnia po targach. No dobrze. To teraz już idziemy robić hol. To co, od czego zaczynamy? Od tego, że muszę chyba przetrzeć trochę obiektyw, bo wydaje mi się, że jestem zamazana i rozmazana. Moment. O, lepiej! Mówiłam. Słuchajcie, mam dzisiaj głupawkę, dobry humor, więc cieszmy się sytuacją, że jest ok. I pokazuję. Najpierw
Co tak ciemno? Zawodowy. Puzzle raz. Puzzle dwa. I tak razy 10. Po co mi puzzle w pracy? Czy mam tak mało pracy, że z nudów układam? Absolutnie nie. Puzzle lecą do paczek kreatywnych. Niebawem będziemy mieć książkę. W sumie to już ją zapowiedzieliśmy, więc mogę powiedzieć. Wydajemy drugą część Nekroweta, czyli fantastycznego gabinetu weterynaryjnego, w którym leczy się zwierzątka, ale nieco fantastyczne i magiczne. Dalej, co ja zawodowo kupiłam? Czy ja jestem brudna, czy mi się wydaje? Nie, to tutaj miałam coś. Tak, tak, to są kartki świąteczne. Jeszcze jest bardzo dużo czasu, natomiast później na ostatnią chwilę to załatwiamy i do influencerów wysyłamy dużo za późno, tak mówiąc wprost. Więc kupiłam tym razem wcześniej, wypiszemy sobie z Marcią i będą na nas czekały na odpowiedni moment do wysłania. I chyba tyle. Teraz z prywatnych rzeczy. Czy ja mam fioła na punkcie ciekawych kubków? Być może. Czy dzisiaj byłam w jednym Pepco, w drugim Pepco, a i przy okazji w Dilzie, w Actionie? Tak. Czy kupiłam dużo za dużo kubków? Czy część jest jesienna? Tak. Czy część jest świąteczna? Tak. Zaraz Wam wszystkie pokażę. Ale to na końcu. Teraz przelecimy dalej. Nie wiem, pokazywałam czy nie. Kupiłam herbatki zimowe. Zaraz sobie jedną walnę. Jakby to nie zabrzmiało. Wyciskaczkę do soku z cytryny kupiłam. Bardzo fajna. Jest zrobiona ze szkła. Tutaj ten plastik jest solidny. Mamy jedną w domu. Natomiast jest totalnie plastikowa. Kosztowała 6 zł. Ta jest niewiele droższa. A mamy szklany pojemnik. No niestety plastik wchodzi w reakcję z sokiem cytryny. I on się robi taki brzydki, nieprzezroczysty, mleczny. Nie podoba mi się to. Więc ona pójdzie już do wyrzucenia. Dalej. Odświeżacz powietrza. I tutaj ciekawostka. Kupiłam bostery do włosów. Czyli ma być to niby coś mocniejszego niż odżywka, coś bardziej jak serum. A serum na ogół jest do skóry głowy, nie wiem. Ale spodobało mi się to, że jest w niewielkim rozmiarze. To oznacza, że do walizki na wyjazd jeden wrzucimy i będzie jak znalazł, nie trzeba wieść wielkiego opakowania odżywki. Ja bez odżywki nie daję rady rozczesać później. To znaczy, no dam radę na siłę, jak muszę. Ale po co się szarpać i po co niszczyć włosy, jak można coś małego nałożyć i będzie. Ukochane worki na śmieci. Czy ja już wspominałam? Nie wiem, dzisiaj jestem bardzo chaotyczna w tym, co mówię. Bardziej niż zwyczajnie. I doszłam do wniosku, że dorosłość zaczyna się tam, gdy człowiek ma swój ulubiony papier toaletowy i swoje ulubione worki na śmieci. Tak? To oznacza, że to już jest dorosłość. I trochę chemii już pokazuję. Ciężkie. Finisz. To były kapsułki do zmywarki i persil. Tyle. Tak, to są dzisiejsze zakupy. Mam nadzieję, że mąż nie będzie oglądał tego vloga. Ale jednak są. Zestaw kubeczków numer 1. To są kubki z Dilza. To jest Pepco. To jest Pepco i to jest Pepco. Które się Wam podobają najbardziej? Mnie osobiście chyba te. Wszystkie są piękne, inaczej bym ich nie kupiła, ale te kradną mi serce.
A słuchajcie, w tym już Kubie kawę robiłam i zaniosłam mu coś takiego. Dałam mu do ręki, wziął, spojrzał na mnie trzykrotnie, na kubek na mnie, na kubek na mnie i pyta, co to jest? No cudne. Jak skończy się sezon jesienny i tak będzie mi robił za pojemniczek na trzymanie jakichś pierdół przy książkach, więc spokojnie zniszczy się. Właśnie sobie uświadomiłam, że jutro wieczorem ja mam taki mały event zawodowy, że tak to ujmę, w którym ja mam uczestniczyć jako uczestnik, a nie organizator. Pierwszy raz od bardzo dawna, super. A ja nie mam co na siebie założyć. Najgorszy koszmar każdej kobiety. Dwie szafy pełne ciuchów i nie ma w co się ubrać. Jest jesień. Nie wiem, którą sukienkę. Szybkie szukanie i ogarnianie na już teraz. Coś znalazłam. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest. Mam jeszcze zieloną sukienkę jako wyjście B, ale muszę ją uprać i to muszę zrobić teraz, więc idę. Teraz szybko się umyję, nastawię pranie. Jeszcze nie będę mogła zasnąć, dopóki nie poogarniam wywieszenia tej sukieneczki. Wiem, że gdzieś tam ma plamę po ostatnim używaniu. Nie lubię sobie przypominać na ostatnią chwilę o takich rzeczach. A niestety zapominam. Zapominam, że się umawiam, że jestem gdzieś potrzebna i później efekty są, jakie są. Oj, chciałam powiedzieć, że zadałam sobie fundamentalne pytanie. Czy to już czas? Czy to już jest czas na ciepłe piżamy? Idę się myć, przebieram się, jeszcze z wami chwilę pogadam. Ogarnięta, moi drodzy. Jeszcze spać nie idę, pomimo że jest późna godzina, ale nie wiem, czy lubicie słowiańskie tematy i słowiańską mitologię. Natomiast poza tym, że za chwilę Halloween, to nasze słowiańskie dziady też już są grane. To jest dokładnie ta sama data, zupełnie inna kultura, zupełnie inny obrządek. Niemniej w tej chwili na wielu kanałach takich związanych ze słowiańskością, słowiańszczyzną jest to temat numer jeden. Tak na przykład jak u Wiktorii z profilu na Facebooku Slavic Book, która zaproponowała wspólne czytanie Mickiewicza Dziadów 2. Chętnie się przyłączę do tego, zaraz sobie odpalę w audiobooku, puszczę, będę słuchać. Może włosy mi trochę przesną do tego czasu, miałam ich w ogóle nie myć, ale jakoś tak się złożyło. No, dobra, to ja się teraz wyłączam i widzimy się w tym samym vlogu następnego dnia. Kolejny dzień, ja jestem już po jednym zebraniu. Słuchajcie, totalnie boli mnie ósemka. Wiem, że mam ją już nawet do wyrwania, nie do. Chociaż może by ją uratować. No nieistotne. Wiem, że mam problem z ósemką i zaczęła mnie dzisiaj tak boleć. A dzisiaj jest ten bankiet, na który mamy iść. No i czuję się słabo. Tak. Nie dajmy się. Wezmę coś przeciwbólowego, chyba i tak pójdę, ale widzę, że jestem opuchnięta tutaj na tej części twarzy. No nie. Nie w czas. Bardzo nie w czas. Dzień dobry. Kontent książkowy się kłada. Przedstawiam wam Pawła Truskolaskiego. Zobaczcie, jak pięknie twoje nazwisko ogarnęło. Pięknie, prawda? Bo nie zawsze, nie wszyscy mają wiesz, jak łatwość wymowy. A wiesz, jak ci mam zapisanego? Jak? Truskawka. Truskawka, dobrze. Ja też mylę ciągle. Gdzie mam patrzeć? Nie mam patrzeć. Tu jest. Tu się patrzy. Tu jest Orcia. Orcia. Pozdrawiamy Pozdrawiamy. książkowo. Jesteśmy na evencie i nie, evencie. Wiesz, że się mówi event? Event? Tak. Właśnie nigdy nie wiedziałem. Event. Event. Tak jak Kin Ades. AdSense,
dla jasności. Będziemy rozmawiać o nowościach kinowych w kontekście promocji książkowych. Co możemy zalokować? Mortkę ostatnio lokowaliśmy. Mortka, moja miłość, można go lokować wszędzie. Tak. Poczekaj, to się jakoś tak robi. To ja nie umiem tego. Poczekaj, a ja nie mam tej ręki, czekaj, jest, o jakoś tak. To jest młodzieżowe, to coś. Tak, o tak, o tak. Zgnij tego palucha. Nie umiem tego, jestem za stary na te rzeczy. Słuchajcie, stawił się nie gną. Jesteśmy na evencie i get... Dobrze mówię, evencie. Tak? Szukamy pani Pauliny, żeby przekazać rzeczy najważniejsze, czyli książki. A za chwilę, słuchajcie, introwertyk nas wygrywa. Zostawimy, co mamy, idziemy jeść. Jest, boczniaki. Boczniaki. Tak jest. Pomachaj. Kochani, tutaj kończymy. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tym filmie. Przyjechali już rodzice, więc kolejne filmy na kanale będą z panią mamą. Dzięki, że byliście.